Witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy przy naszym regale octowym. To jest dopiero przedśpiew, bo w domu, w salonie jest mnóstwo wielkich słojów jeszcze z nastawami octowymi. Ale uprzedzając pytanie, po co tyle octów, to chciałam Wam dzisiaj kochani powiedzieć, czy opowiedzieć o 20 trikach kuchennych, w których możemy wykorzystać ocet, żeby uratować sytuację, czy coś poprawić. Ocet, niezależnie od tego, czy będzie to ocet jabłkowy, czy ocet z mięty, czy ocet jakiś kolorowy, z agrestu, czy z porzeczki, będzie mógł być wykorzystany do tych wszystkich trików. Należy tylko pamiętać, że te octy, które są kolorowe, jak na przykład tutaj ocet z płatków maka polnego, one mogą nam zabarwić na przykład jajka, gdybyśmy chcieli gotować w wodzie z użytkiem octu. Więc 20 trików kuchennych z wykorzystaniem octu. Pierwszy dotyczy warzyw. Jeżeli mamy troszeczkę podwiędnięte warzywa, a chcielibyśmy je odświeżyć, to gdy zanurzymy je i potrzymamy troszeczkę w wodzie z octem, wtedy one odżyją i będą znowu miały piękny wygląd i piękny smak. Dalej, kapusta. Wiele razy pewnie zdarzyło się Wam, jak i nam, kiedy gotowaliśmy kupną kapustę, to ta kapusta podczas gotowania wydziela bardzo nieprzyjemny zapach, tak? Pachną w cudzysłowie kapusty, które zostały traktowane dużą ilością nawozów. I jeżeli chcemy zniwelować ten nieprzyjemny zapach, to również do wody, w której gotujemy taką kapustę, dodajemy troszeczkę octu i wtedy już mamy ten problem z głowy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że jeżeli gotujemy ryż, a chcemy, żeby ten ryż był puszysty i bardzo tak wyraziście biały, to również do gotowania wody, do wody, w której gotujemy ryż, dodajemy łyżkę octu, białego octu, jasnego, i wtedy ten ryż właśnie jest puszysty i śnieżno-biały. Gdy ktoś przygotowuje ryby, a nie lubi na przykład zapachu tych ryb, to przed rozpoczęciem przygotowania ryby można ją wysmarować z zewnątrz i od środka octem i wtedy unikniemy tego nieprzyjemnego zapachu. Podobnie ten zapach może utrzymywać się na dłoniach, czy to po rybach, czy to po cebuli. I również jeżeli chcemy szybko pozbyć się tego drażniącego zapachu, to przemywamy ręce, dłonie octem, a potem spłukujemy wodą. Ser. Jeżeli chcemy, żeby ser, czy to żółty, czy to biały, dłużej przechowywał się świeży, mięciutki w lodówce i żeby nie powstawała na nim pleśń, to możemy trzymać ten ser w szmatce, która wcześniej została nasączona octem i dzięki temu właśnie ser zachowa dłużej swoją świeżość i tę naturalną miękkość. Jajka. To jest znany sposób. Jeżeli wkładamy jajka do wody, gotujemy je na twardo na przykład i chcemy uniknąć pęknięcia skorupki, to do wody dodajemy łyżkę octu. Natomiast gdy chcemy ubić pianę z białek jaj, to również warto jest do niej dodać odrobinę octu, wtedy piana będzie się dobrze ubijała. Nie mówiąc już o gotowaniu jaj w koszulkach. Do tej wody również dodajemy ocet, a potem wkładamy jajeczko i ono wtedy lepiej w tej tak zwanej koszulce nam się gotuje, po prostu się nie rozpada. Wspominałam już o tym, że zapach cebuli z dłoni możemy zniwelować właśnie pocierając dłonie octem. Dalej, gaszenie pragnienia. Och, to mogliśmy wypróbować wiele, wiele razy tego upalnego lata, gdy do wody, na przykład gazowanej, dodajemy kostki lodu i łyżkę jakiegoś ulubionego octu. Każdy ocet z wodą dobrze smakuje i gasi pragnienie, ale można tutaj
kierować się też swoją fantazją. To nie musi być tylko ocet jabłkowy. To może być ocet truskawkowy, to może być ocet aroniowy, to może być jakiś ocet ziołowy. Wszystkie octy doskonale sprawdzą się właśnie w roli takiego napoju gaszącego pragnienie. Marynowanie. O tym już wiele też mówiliśmy i przecież to dobrze wiecie, że wiele marynat właśnie zawiera w sobie ocet i dzięki temu marynaty są pyszniejsze. I znów możemy tutaj stosować ocet standardowy, taki spirytusowy, sklepowy do marynat, ale możemy stosować swój własny ocet jabłkowy albo na przykład mniszkowy, ale możemy wzbogacić smak marynaty właśnie kompozycją octową. Czyli na przykład, jeżeli robimy jakąś marynatę, powiedzmy z pomidorów, albo z ogórków, czy z dyni, możemy dodać smakowych octów do tejże marynaty i wtedy powstanie nam nowy, wspaniały smak. Mięso. Co prawda my nie jemy mięsa, ale te osoby, które gotują mięso, to często cenią właśnie mięso, które jest kruche. I potrawy z mięsa, które są kruche. I właśnie tę kruchość uzyskujemy dzięki dodaniu do marynaty octu. I taka polecana marynata dla mięsa to jest dodanie szklanki ulubionego octu i szklanki bulionu. To mieszamy i w tym przed gotowaniem moczymy mięso. Gdy do jakiejś potrawy potrzeba nam maślanki, a nie mamy takowej, to możemy zastąpić ją mieszaniną jednej łyżki stołowej octu z mlekiem i wtedy ten smak, który powstanie, będzie bardzo dobrze zastępował smak maślanki w potrawie. By usunąć, pozbyć się pestycydów z warzyw i owoców, to podobnie jak to się robi z wykorzystaniem sody oczyszczonej, gdzie moczy się w wodzie z sodą warzywa i owoce, to można również zamiast sody wykorzystać ocet i moczyć przed spożyciem czy przed przygotowaniem jakiegoś dania wszystkie warzywa czy owoce, które kupiliśmy w sklepie, bo jeżeli chodzi o nasze własne warzywa czy owoce, nie musimy stosować takiego oczyszczania, bo przecież nie stosujemy chemicznych oprysków. Mycie szyb, mycie okien, mycie luster. Do tego bardzo dobrze nadaje się ocet, woda z octem. I pamiętam, że u mnie w domu tak się właśnie robiło, że myło się okna wodą z octem, a potem wycierało się te okna gazetami. I tak jak moja mama wspomina, dzisiejsze płyny nie są w stanie dać takiej czystości okien. Musimy włożyć dużo wysiłku w to, żeby nie było smug, gdy tymczasem możemy zrobić to po staremu. Po prostu spryskać szyby octem i wytrzeć to gazetami. Do dziś dzień, ponieważ w moim domu rodzinnym jest dużo wtedy tak modnych kryształów, to nabłyszcza się te kryształy po umyciu, właśnie przecierając je szmatką zamoczoną w occie. Deski do krojenia, czy to deski drewniane zwłaszcza, ale i też deski plastikowe, które nieraz, gdy na przykład kroimy na desce buraki, to ta deska zabarwia się nam, albo na przykład inna deska, powiedzmy, przejmuje zapach czosnku. Jeżeli chcemy usunąć te zaplamienia, które z czasem zejdą, ale chcemy zrobić to szybko, lub ten zapach na przykład czosnku albo cebuli, wtedy również myjemy taką deskę octem, a potem płuczemy pod bieżącą wodą. Młynek do rozdrabniania resztek w zlewie. Nie mamy tego, ale marzę o tym, żeby coś takiego mieć. Jeżeli chcemy, żeby ten młynek był idealnie czysty, chcemy go przeczyścić, czy przywrócić mu blask, to wtedy w woreczek na kostki lodu albo pojemniczek na kostki lodu wypełniamy octem, wkładamy do zamrażarki, a gdy te kostki lodu octowe będą już gotowe, to właśnie mielimy je w tym rozdrabniaczu w zlewozmywaku
I to tylko mogę powiedzieć podobno. Jest on jak nowy, a przy okazji też i dobrze, czy na nowo naostrzony. Mam nadzieję, że będę mogła tego spróbować. Podobnie, jeżeli chcemy odświeżyć zmywarkę, to dodajemy szklankę octu do jakiegoś cyklu zmywania. A gdy chcemy, żeby armatura była błyszcząca, to nie musimy stosować dzisiejszych środków chemicznych od kamieniaczy czy odwapniaczy. Wystarczy, że zastosujemy do tego ocet, czyli właśnie domowym octem spryskamy armaturę i będzie ona po wyszorowaniu szmatką piękna, błyszcząca i pozbawiona tego osadu. Podobnie ocet możemy wykorzystać do tego, żeby wyczyścić wszelkie blaty, które mamy w kuchni, bo one nie tylko wtedy będą czyste, ale będą też i błyszczące, będą wyglądały jak nowe. Jeżeli natomiast nasze szklanki czy różnego rodzaju kieliszki, zastawa z czasem pokrywa się nalotem, czy też traci ten swój blask, to albo na przykład do zmywarki na dolną półkę możemy włożyć szklankę octu, uruchomić cykl mycia, po 5 minutach włączyć pauzę, zajrzeć do środka do zmywarki, tam będzie już szklanka wypełniona wodą, prawda? Więc wylewamy to, co jest w tej szklance, ponownie dopełniamy octem i uruchamiamy dalszą część tego programu. Jeśli natomiast nie mamy zmywarki, a chcielibyśmy mieć lśniące, piękne szklanki, kieliszki czy jakieś tam pojemniczki do napojów czy zastawę, to wtedy po prostu możemy w dużej misce woda, duża ilość octu po umyciu zamoczyć te wszystkie, tą całą zastawę i potem ją wypolerować i znów będzie przez jakiś czas lśniąca. Więc kochani, czy może być tak, że jakaś ilość octu w domu jest za duża? Myślę, że nie. U nas każda ilość octu jest za mała, ponieważ ocet, jak widzicie, ma naprawdę wszechstronne zastosowanie. Nie tylko go pijemy, nie tylko używamy go do dań, do potraw, do tego, co jemy. Również używamy go i dla naszych zwierząt, i do tego, żeby rozwiązywać różne problemy, czy to z czystością, czy z zapachem, czy z jakimś nalotem w domu. Więc polecamy Wam szczerze robienie własnego octu i wykorzystywanie go w domu właśnie, czy w kuchni w ten sposób. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, I'm okej, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mojej.